Słuchajcie, dzisiaj wam pokażę, jak utknąłem w windzie na City Dzierżoni w Poland w szpitalu numer 2 i zobaczcie, widzowie, że ja kluczami mogą się wydostać z taką osobą. Widzicie tutaj? I my byliśmy tutaj. Tutaj byliśmy w tej windzie. Tak zobaczyłem, widzowie, tak z góry, czy winda jedzie i nagle nie. Nie widzieliśmy, co się dzieje. Następnie się zacięliśmy, widzowie, i miałem taki plan następnie, aby wziąć ten klucz i następnie tutaj drzwi otworzyć, tak. I na szczęście się otworzyły i możemy zobaczyć, widzowie, tutaj. Podłoga taka, tam na górze możemy zobaczyć kawałek środka. Więc dziękuję za oglądanie, zapraszam na subskrypcję kanału. Więc pa. Widzowie, jakby coś zrobię drugą część, bo znowu widzowie w windzie się zaciąłem, znowu z tą samą osobą i widzowie, dźwig nam stał, znowu się zatrzymał na pierwszym piętrze. No i widzowie, nie wiem, co znowu zrobić, bo ta winda chyba jest jakaś popsuta. Zaraz pójdę do góry i zobaczymy, co będzie. Więc już, widzowie, biorę klucz, którym się wcześniej wydostałem. I widzowie, się wydostaliśmy znowu. Ale widzowie, to masakra jest, jak się, widzowie, w realistycznym życiu byśmy się zacięli. A to tak wygląda w Robloxie, oczywiście normalnie. Ale zobaczcie, widzowie, tutaj można zobaczyć, a tutaj już nie. Ale my się, widzowie, tak zacinaliśmy, bo wcześniej, widzowie, mieliśmy tam na dole, troszeczkę się zacięliśmy, a teraz tak troszeczkę na górze, nie? I widzowie, oto efekt. Się nam winda zacięła. Znowu. Więc, widzowie, jeszcze wam pokażę naprawę dźwigu, bo oczywiście naprawiłem, ale wejdziemy tutaj, bo ja mam klucze, które można znaleźć na początku gry. I widzowie, mamy sterowniczą konę. A jak nie będzie zadziałało i jak tam jest coś do sterowania, no to ten. Widzowie, spróbujemy zrobić. Więc, widzowie, zejdę. Tylko, widzowie, trzymam to na ręce telefon, dlatego tak macham telefonem. O, teraz tak. Zamknę. O, i teraz wejdziemy na drzwi kabiny. Teraz zamkniemy. O, widzowie, taki jest zawsze problem nieraz. Jest taki, że się tak nieraz właśnie tak miałem i nie mogłem, widzowie, wyjść. Ale wyszłem jakoś. Ale bardzo trudno było mi wyjść. Bo raz wyleciałem.